Państwa bardzo serdecznie. Król nam Chryste. I niech tak będzie. Proszę Państwa, wydawałoby się, że podkreślanie tytułu królewskiego Chrystusa dzisiaj jest mało aktualne, może przestarzałe, niektórzy mówią, bo przecież wszystkie królestwa ziemskie poszły w cień. Tam, gdzie się jeszcze zachowały, są raczej takimi czcigodnymi zabytkami przeszłości, bo jak wiemy, no, ograbiono władców z wszelkiej władzy, zostawiając im bardzo wąski zakres ich obowiązków, tylko może w reprezentacji. Gdy chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, wydaje się tym bardziej dziwne, przecież nigdy korony królewskiej nie nosił, jak chodził po świecie. Berła nie trzymał w ręku, nie zasiadał także nigdy na tronie królewskim. I to często podnoszą przeciwnicy intronizacji Jezusa Chrystusa. A jednak ten tytuł Panu Jezusowi najzupełniej się należy. I to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. Pociąga ten tytuł też za sobą doniosłe konsekwencje. I oto powody, dla których papież uważał za sprawę nader aktualną wprowadzić święto Chrystusa Króla. Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, przez nominację, przez podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Jezusowi Chrystusowi pełne prawo do korony i do najwyższej władzy. Jako człowiek w swojej ludzkiej naturze pochodził on przecież w prostej linii od króla Dawida. Wykazują to ewangeliści, podając jego rodowód, przypominając jego drzewo genealogiczne. W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Jezusa wprost synem Dawida. Tak więc z krwi i dziedziczenia miał prawo Chrystus Pan do tytułu króla. A przecież wiemy, że Jezus Chrystus nie był tylko człowiekiem. Jest On Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. I jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem Najwyższym, Absolutnym, wobec którego wszelkie królestwa ziemskie są oczywiście nieporównywalne. Aby to powszechne władztwo Jezusa Chrystusa podkreślić, słusznie nowa liturgia dodała do tytułu Król Dopełniacz Wszechświata. I to dopiero w pełni wyjaśnia zakres Chrystusowego panowania. Królowie ziemscy zdobywają również tron drogą podboju. I ten tytuł także przysługuje Panu Jezusowi, chociaż nigdy nie walczył orężem, nie przelewał cudzej krwi dla zdobycia władzy, to jednak przelał własną krew dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Chrystus powiedział do Nikodema: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Najpiękniej tę prawdę, że jesteśmy zdobyczą Chrystusa, wypowiedział święty Piotr apostoł. W pierwszym liście swoim napisał takie słowa: wiecie bowiem,
że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Także i drogą aklamacji staliśmy się własnością Chrystusa Króla, kiedy przez Chrzest Święty zapisaliśmy się formalnie w szeregi Jego wyznawców i wiernych. Odtąd zawarliśmy z Nim niejako kontrakt, mocą którego staliśmy się Jego dobrowolną własnością. On natomiast przyrzekł nam wszystkie dobra swojej boskiej łaski, no i najważniejsze, życie wieczne. Jeśli się zważy, że kontrakt ten przez przyjęcie Chrztu Świętego zawarli wszyscy chrześcijanie na ziemi, których jest przecież łącznie dobrze ponad miliard, no to przyznamy, że żaden władca nie miał tylu poddanych i tylu obywateli, jak ma Jezus Chrystus. A jak silna ta więź, jak wierne poddaństwo świadczy krew milionów przelana za Niego w obronie Jego praw. Takiej daniny wierności nie otrzymał żaden król na świecie. Poza tym Jezus Chrystus, żyjąc na ziemi, nie jeden raz podkreślał swoje prawa do tytułu króla. Kiedy Piłat zapytał go wprost, czy ty jesteś królem żydowskim, to jak wiemy, otrzymał odpowiedź, tak, jestem królem. No i Piłat dobrze to zapamiętał, skoro jako tytuł winy umieścił napis na krzyżu w trzech językach. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Rodaków Jezusa złościła nauka o królestwie mesjańskim, głoszona przez wędrownego nauczyciela. Za takiego uważano Jezusa. Nie mogli pojąć, jak bez wojska mógłby pokonać rzymskie legiony i wypędzić je z Palestyny, a narodowi wybranemu dać władzę nad światem. Zresztą podobnie też Rzymianie nie traktowali nauki Jezusa o królestwie poważnie. Dla Piłata, strzegącego w Palestynie praw cesarskich, słowa Jezusa były słowami marzyciela. Jezus bez zbrojnych zastępów był niegroźny dla rzymskiego imperium. Dlatego rzucone przez Piłata pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim, było po prostu zwykłym szyderstwem, było po prostu kpiną z jego strony. I tak samo naukę Jezusa o jego królestwie traktował Herod, tetrarcha Galilei. Chociaż był zazdrosny o swoją władzę, nie widział w przysłanym mu przez Piłata Jezusie zagrożenia dla swoich rządów. Nie doczekawszy się magicznych sztuczek ze strony Jezusa, postanowił go pognębić zupełnie i jak wiemy, polecił go ubrać białą szatę noszoną przez władców, ale także przez szaleńców, a ponieważ w Jezusie nie dostrzegł króla, potraktował go jako szaleńca. Takiego władcy nie chciał też cały naród żydowski, wołali tłumnie precz, ukrzyżuj go. I proszę Państwa, od tamtego wydarzenia minęło 20 z górą wieków, a przeciwnicy Jezusa wołają do dziś te same słowa. Nie chcemy, bo On nad nami królował. Chociaż więc wyrzekł się Chrystus podbojów ziemskich, to jednak wiele razy dał znać, że jest Panem Wszechświata, że tym światem rządzi, że jest ponad nim, że rządzi tak, jak mu się podoba. No i na dowód tego uciszał burze i żywioły,
zamieniał wodę w wino, rozmnażał chleb, chodził po wzburzonych falach, czynił cudowne połowy ryb, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych. Złe moce były mu posłuszne, a wszystko to czynił publicznie wobec licznych rzesz. Nazywał siebie Jezus Chrystus Panem Szabatu. Dawał swoim uczniom moc odpuszczania grzechów, czynienia cudów. Miał odwagę powiedzieć: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Jakże ważne to słowa. Takich słów jeszcze nikt nie mógł i nie może wypowiedzieć. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Zapowiadał też, że przyjdzie na końcu świata jako król, żeby sądzić wszystkie narody na ziemi, a przyjdzie w otoczeniu aniołów. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Obraz jakże dramatyczny. Nie dziw, że był ulubionym tematem największych mistrzów pędzla i dłuta. Cały ten opis sądu ostatecznego jest treścią Ewangelii czytanej właśnie w uroczystość Chrystusa Króla. Jest to tekst najpełniej oddający zakres panowania obejmującego wszystkie narody ziemi i decydującego o ich losach wiecznych. Najważniejszą jednak biblijną przesłanką do uznania tego tytułu Chrystusa jako króla jest scena przesłuchania Jezusa przez Piłata, opisana w Ewangelii Jana, a w której Jezus sam siebie przedstawia jako króla. Tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oświadczenie złożone przed Piłatem było od samego początku chrześcijaństwa przyjęte naturalnie i nie wymagało nigdy odrębnej definicji dogmatycznej. Już w pierwszym wieku autor pierwszego listu do Tymoteusza odniósł się do tego wprost. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących. Są to słowa z pierwszego listu do Tymoteusza. Poza listami apostolskimi odniesienia do tytułu królewskiego Chrystusa znaleźć można również w Apokalipsie świętego Jana. Wymownym świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Wiara w królowanie Chrystusa była obecna w Kościele przez wieki, czego dowodzą między innymi doksologie wielu modlitw, które kapłan wypowiada w czasie mszy świętej, które się kończą: przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, została prowadzona w całym Kościele, jak wiemy, w 1925 roku, przez Piusa XI encykliką Quas Primas. I ten tytuł Chrystusa Króla stosowany jest powszechnie jako tytuł kościołów i
parafii. Wiele w ciągu wieków znamy wypowiedzi znanych ludzi. I tak święty Cyryl Aleksandryjski powie, żył w połowie V wieku, w V wieku chrześcijaństwa, powiedział tak, jednym słowem dzierży On, Chrystus, władzę nad wszystkim stworzeniem, nie drogą podboju czy w inny sposób, ale na mocy własnej swojej istoty i natury. Święty Augustyn, też żyjący w V wieku, powiedział, cóż wielkiego było dla króla wieków stać się także królem ludzi. I nie po to jest królem Izraela, by wyciskać podatki, mieć do swojej dyspozycji uzbrojone wojsko, czy też aby zwyciężyć wrogów widzialnych. Jest on królem Izraela, co rządzi umysłami, bo jest wieczystym doradcą, bo tych, co w niego wierzą, w nim mają ufność i go miłują, wiedzie do Królestwa Niebieskiego. Papież Pius XI wypowiedział i napisał takie słowa, ponieważ rok święty 1925 dał niejedną okazję dla potwierdzenia Chrystusowego Królestwa, wydało nam się przy tym naszym apostolskim posługiwaniu rzeczą słuszną przychylić się do próśb wielu kardynałów, biskupów i wiernych zanoszonych do nas osobno i wspólnie, aby kończący się ten rok uwieńczyć specjalnym świętem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla i wprowadzić je do liturgii kościelnej. Hieronim Savonarola w XV wieku, słynny kaznodzieja florencki, dominikanin, kiedy w niedzielę palmową przemawiał o Bożej męce, w pewnym momencie podniósł do góry krzyż i zawołał Florencjo, patrz, oto twój ukrzyżowany król. Entuzjazm tak wielki ogarnął wszystkich i rozrzewnienie, że zerwali się wszyscy na nogi, wołając, niech żyje ukrzyżowany za nas nasz król. Polska mistyczka Rosalia Celakówna w 1938 roku usłyszała takie słowa. Za grzechy i zbrodnie popełniane przez ludność na całym świecie ześle Pan Bóg straszne kary. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za króla w całym tego słowa znaczeniu. W Polsce jest kilkadziesiąt kościołów pod wezwaniem Chrystusa Króla. Z tego co wiem, w Warszawie są dwa, w Katowicach wezwanie to nosi katedra. Czcząc Jezusa Chrystusa jako Króla, wyznajemy, że jest On Królem nad nami, nad naszymi rodzinami, nad wszystkimi narodami świata, bez względu na to, czy uznają to, czy też nie. I nasz świat naprawdę byłby lepszy, gdyby wszystkie narody świata czciły Chrystusa jak Króla i umożliwiły Kościołowi prawdziwą wolność pracy dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Kiedy każdego dnia powtarzamy słowa modlitwy pańskiej, modlitwy Ojcze nasz i prosimy, przyjdź Królestwo Twoje, musimy pamiętać, że modlimy się i prosimy o Jego panowanie nad nami, tak w wieczności, jak i na tym świecie. I tylko Jego Królestwo jest gwarancją prawdziwego pokoju i błogosławieństwa dla narodów i państw, w których ma On odbierać we wszystkich sprawach należną Jemu cześć i chwałę. Dla chrześcijanina, dla katolika,
Oczywistą rzeczą jest to, że jeśli Jezus Chrystus jest Królem, to wierząc w Niego i oddając Mu cześć, należy podporządkować swoje życie, swoje postawy w całości, bez wyjątku, należy je podporządkować Jego prawu. A jak to wygląda w rzeczywistości? No, wielu deklaruje się jako katolicy, a zarazem żądają usunięcia krzyży z przestrzeni publicznej. Żądają niekatolickiego wychowania swych katolickich dzieci w szkołach. Głosują na antykatolickich polityków, którzy tworzą antykatolickie ustawy. Bo mówią, bo niby po co Jezus w szkołach, po co Jezus w zakładzie pracy, po co Jezus w Sejmie? On ma swoje miejsce w świątyni, a od nas i od naszego życia niech się odczepi. Proszę Państwa, czy tacy ludzie powinni się w ogóle mienić katolikami? Obecnie pełno jest takich ludzi szarych. Chodzą do kościoła, ale na księdza, na kościół, na Boga plują. I tacy są gorsi od wszelkich ateistów, masonów, agnostyków, ponieważ niszczą dzieło Boże od środka, mieniąc się tylko wiernymi. Obyś był zimny albo gorący, a tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Słowa z Pisma Świętego z Apokalipsy. Wielu ludzi twierdzi, że wiara jest prywatną sprawą człowieka. I oczywiście, że to jest błędne podejście. Neutralność to nic innego jak milczenie wobec zła. To jest papugowanie praw rewolucji francuskiej, która tworząc świeckie państwo, postawiła prawdę i fałsz, ciemność i światło, dobro i zło na równi. Ten, kto jest neutralny, zachowuje Boga w sferze prywatnej. Wśród ludzi jednak nie mówi o Jezusie, nie mówi o swojej wierze. Jest to więc postawa, no, powiedziałbym, dwulicowa. Jezus nie jest tolerancyjny, nie jest neutralny. Jest Królem Królów, który nie toleruje popierania grzechu i zła. Jest jedynym Panem i Władcą. A nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Należy na pierwszym miejscu zabiegać o to, co nakazuje Bóg, a wtedy wszystko będzie tak, jak być powinno. Starajcie się najpierw o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza, świętego Mateusza. Jezus Chrystus jest Królem, jest Panem wszystkiego i wszystkich, jest przedsiębiorcą przedsiębiorców, jest dyrektorem dyrektorów, generałem generałów, jest prezydentem prezydentów, rządem rządów. Zindoktrynowani przez lewactwo i liberalizm ludzie, zwłaszcza mieszczańska młodzież, jęczeć będzie, że to rządy kleru. Nieprawda. To nie chodzi o to, aby papież był prezydentem, czy biskup wojewodą, czy ksiądz wójtem lub burmistrzem. To chodzi o to, aby prawa państwowe, ustawy, kodeksy, a co za tym idzie, prawa i obowiązki w każdej dziedzinie życia społecznego, opierały się na tym, co powiedział Jezus w Ewangelii. Tu mowa o tym, żeby każdy dokonał intronizacji Chrystusa Króla osobiście, a po czym w rodzinie, w parafii, no i na państwie kończąc. Święty Paweł nam powie, dlatego że Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus powinien panować we wszystkim, z czym do czynienia mają Jego wyznawcy. Pomyślmy, czy Jezus mógłby królować w miejscu pracy? Uznano by pewnie, że Bóg nie powinien się uniżać i wtrącać do robotników. No tak. I co może z tego wyniknąć? Mianowicie to, że Jezus nie ma głosu w kwestii pracy, a zatem w zakładach panować będą antyboże, czyli złe zasady. A czy tak jest? Robotnicy dobrze o tym wiedzą. Przykład Polski doskonale to potwierdza. Czy Jezus mógłby panować w szkole i w uczelni? Zapewne uznano by, że religia to tylko jeden z wielu przedmiotów, więc Jezus nie ma prawa głosu w szkole. A zatem czy w takiej szkole będzie się nauczać dobra? Zapewne nie. A czy Chrystus może być królem parlamentów? Posłowie krzyczą, że jest rozdział państwa i kościoła. Dlatego dla Jezusa króla w parlamentach miejsca nie ma. Więc czy taki parlament będzie tworzył ustawy na prawie Bożym? Współczesny świat odrzucił królowanie Jezusa. W rodzinie nie ma już chrześcijańskiej ofiarności, jest egoizm. Bardzo często rezygnuje się z wychowywania dzieci i poświęcenia dla ich dobra w imię wygodnictwa, lenistwa, w imię strachu przed rolą rodzica i odpowiedzialnością. Praca nie jest już służeniem bliźnim, tworzeniem dóbr dla innych. Jest szaloną gonitwą za chlebem ze strony robotnika i wyzyskiem oraz wykorzystywaniem podwładnych przez pracodawców. Szkoła nie jest już kuźnią dobrych zasad i postaw. Wychowanie zostało oderwane od kształtowania charakterów, honoru, zasad moralnych. Rodziny i szkoły tworzą dzieci, które za nic mają sobie wartości. Są niemoralne i pyszałkowate, a zarazem nie mogące znaleźć swojego miejsca w świecie. Zwyczajni nihiliści, bez zasad i ambicji, nie wiedzący, jaką drogą w życiu mają podążać. I stąd wszystkie problemy młodych ludzi, stąd ich kłopoty, uzależnienia, niepowodzenia. Wszystkiemu winny jest zanik panowania Jezusa, moralności płynącej z Jego słów, z Ewangelii. Wyrzucono Jezusa z każdego miejsca. Dobrze, że pozostał jeszcze w tabernakulum. Żeby tak jeszcze udało się go i ze świątyni wyrzucić, mówią masoni. Proszę Państwa, teraz już wiemy, dlaczego jest aż tak źle. Dlatego intronizacja, publiczne uznanie władzy Chrystusa Króla nad sobą, nad rodziną, nad narodem, wprowadzenie Go jako Króla do własnego życia jest tak bardzo, bardzo ważne. Wielu wrogów Jezusa i Jego Kościoła za cel stawia sobie tak zwany rozdział państwa od Kościoła. No i niczym dziwnym jest, jeśli tego rozdziału chcą ateiści, ale co w przypadku, gdy takiej polityki żąda osoba, która uważa się za wierzącą? Czyż nie mówi co niedzielę, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego? Jeśli ktoś uważa Boga za Wszechmogącego, no to jakim prawem sprzeciwia się Jego panowaniu w każdej sferze życia społecznego? To, co człowiek powinien uczynić zgodnie z wolą jedynego Boga, Króla całego stworzenia, to uznać Jego panowanie nad sobą, nad własnym narodem, właśnie poprzez akt intronizacji. I wtedy każdy z nas będzie mógł powiedzieć zgodnie z prawdą, że Jezus jest Jego Królem, a w przypadku dokonanego aktu intronizacji przez nasz naród, że Jezus jest Królem Polski. Trzeba mieć złą wolę
i ślepe serce na działanie Ducha Świętego, żeby wyrzekać się błogosławieństwa, łaski i chluby narodowej płynącej z tego właśnie tytułu. Wystarczy uświadomić sobie, jak cenny dla naszego narodu jest fakt i płynąca z niego świadomość, że Maryja jest królową Polski. Ogłoszenie Jezusa królem Polski nie stoi na przeszkodzie, bo żeby został uznany przez Litwinów królem Litwy czy przez Hindusów królem Indii. Wręcz przeciwnie, przykład Polski powinien dopomóc innym narodom w uznaniu Jezusa swoim królem. I nie trzeba jednak z przykrością stwierdzić, że wielu współczesnych modernistów i liberałów drażni w najwyższym stopniu sam tytuł Jezus Król Polski. To ich podejście do intronizacji przywołuje dramat sprzed 2000 lat faryzeuszy i arcykapłanów, którzy owładnięci duchem nienawiści do Jezusa Króla Izraela doprowadzili do zagłady własnego narodu. Trzeba ufać, że tym razem większość osób odpowiedzialnych za decyzje podejmowane w imieniu naszego narodu nie dopuści do buntu przeciw swojemu królowi. Uznania Jezusa za swojego króla i pana dokonało już razem z władzami świeckimi i duchownymi kilkadziesiąt miast, miejscowości, kilkaset parafii w Polsce. Takiego aktu dokonały m.in. archidiecezja warmińska, diecezja elbląska, łomżyńska, legnicka, warszawsko-praska. Uczmy się od innych. Oni dali świadectwo wierze. Oni wybrali Jezusa jako Pana i Króla. Chcemy im gratulować i ich naśladować. Naśladować Mieszka I, polskich biskupów, którzy w obliczu zagrożeń ojczyzny postawili na jedną kartę, na Jezusa Chrystusa i oddali się w niewolę Matce Bożej Królowej Polski. Chcemy się uczyć od młodzieży, ich profesorów. Chcemy się uczyć od chrześcijańskich, odważnych burmistrzów, od lekarzy, którzy ostatnio, jak wiemy, podpisali ten akt. Ponad 3000 lekarzy, katolików, którzy mieli odwagę wyznać publicznie, za kim się opowiadają, że opowiadają się nie tylko za wartościami chrześcijańskimi, ale za prawdą, za osobą, za Jezusem Chrystusem. Oby za tymi odważnymi burmistrzami, lekarzami, aby za nimi poszli także inni, żeby takich aktów intronizacyjnych było jak najwięcej, żeby także na taki akt zdobyli się przedstawiciele władz państwowych, żeby ogłoszono już nie tylko w kościołach, ale także w parlamencie, kto jest królem tego narodu i tego państwa, że jest nim Jezus Chrystus. Proszę Państwa, Maryja jest naszą królową. Jesteśmy tutaj w Częstochowie. Tu najbardziej to jakoś czujemy. Nie wstydźmy się tego, nie wstydzimy się tego, że Maryja jest królową Polski, panią tej ziemi, ale przecież wiemy doskonale, że nie ma innego królestwa Maryi, jak tylko królestwo Jezusa Chrystusa. Ona jest królową w Jego królestwie. Kto Maryję wybrał na królową, powinien też wybrać Jezusa, jej Syna. Dlaczego więc lękać się tego publicznego wyznania, kto jest naszym Panem? Ale żeby do tego doszło, no to trzeba zacząć od siebie, od własnego serca, od własnych decyzji. Trzeba przygotować własne serce, niezależnie kim jesteśmy, czy ludźmi prostymi, czy uczonymi, czy będącymi przy władzy. Takiego wyboru możemy dokonać już dzisiaj i to będzie procentować w przyszłości. Oby świadectwo wiary jednych pomagało innym
podejmowaniu właściwych decyzji. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, bowiem bez Ducha Świętego nie potrafimy dokonać niczego. Niech Duch Święty nas prowadzi, żebyśmy byli zjednoczeni w tym, co chcemy osiągnąć, bo w jedności jest nasza siła. Niech pośrodku nas stanie Chrystus, który jest Królem, naszym Królem, Królem Chrystem. Gorąco dziękujemy księdzu doktorowi Ryszardowi Raczkiewiczowi za to bogate, ten bogaty wykład. W tej chwili będzie wykład skrócony na chwilę księdza doktora Romana Piwowarczyka, ponieważ ksiądz doktor musi opuścić nas. Później odczytamy ten wykład po przerwniku encykliki Quas Primas. Także bardzo proszę teraz pana księdza doktora Romana Piwowarczyka o krótkie wprowadzenie do wykładu, a wykłady za chwilę po encyklice Quas Primas Państwo usłyszą.